Bycie prezydentem Międzynarodowego Ciała Doradczego, które jest przy Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii, jest takim podmiotem, który jest radą nadzorczą dla wszelkich działań amerykańskich, nie tylko u nich, jakby na ich terytorium, ale także to, w jaki sposób oni przekazują swoją wiedzę, naukę, wytyczne oraz różnego rodzaju wdrożenia do innych krajów na innych kontynentach. Dzięki temu mamy możliwość, aby w Polsce różnego rodzaju nowe terapie były wdrażane szybciej niż gdzieś indziej, a także myślę, że jednym z elementów, dlaczego zostałem wybrany przez członków tego towarzystwa, to to, że od wielu lat wdrażamy nowe rozwiązania w zakresie otochirurgii, otologii. Pacjenci w Polsce tak naprawdę mają większą dostępność, jeśli chodzi o różnego rodzaju terapie, niż pacjenci w Stanach Zjednoczonych. Więc jest jakby taka próba tego, abyśmy my swoim doświadczeniami podzielili się z amerykańskimi specjalistami, a oni, żeby mogli też udostępnić swoje technologie dla nas. Każda osoba, która była wybrana na tą funkcję wcześniej, charakteryzowała się tym, że odniosła sukces w jakiejś dziedzinie otorynolaryngologii. Byli to wybitni chirurdzy związani z operacjami onkologicznymi, w szczególności obejmowej krtani. Były to osoby, które wprowadzały różnego rodzaju rozwiązania pod kątem rynologicznym, chorób zatoki, związanych z tym alergiami, także pacjenci, którzy mieli astmę. Oraz docenienie także w naszej specjalności, czyli różnego rodzaju zaawansowane operacje otochirurgiczne. Ja chciałbym, aby w Polsce był utrzymany ten trend, że polscy pacjenci mają więcej niż pacjenci w Stanach Zjednoczonych, żebyśmy byli w stanie skorzystać z tych rozwiązań, a także, żeby specjaliści przyjeżdżali do nas, do Polski i tutaj, żeby był taki hub, jeśli chodzi o szkolenie różnego rodzaju specjalistów z różnych części świata oraz aby polscy specjaliści byli dołączeni do takich zespołów szkoleniowych, którzy dzielą się swoją wiedzą na innych kontynentach.